Każde zło i niesprawiedliwość domagają się odpowiedniego rozwiązania. Nasze poczucie sprawiedliwości bardzo cierpi na tym, gdy zło zostaje nieukarane, a nieprawość triumfuje. Wobec Pana Boga my wszyscy jesteśmy kimś złym poprzez grzech, który popełniamy. Jesteśmy dłużnikami i nie mamy jak spłacić naszego obciążenia. Bóg okazuje jednak swoje miłosierdzie przez to, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, a zatem sam spłacił hipotekę, którą to my zaciągamy przez grzech. Spłacił hipotekę, która przekracza nasze zdolności kredytowe. Miłosierna miłość Boga objawia się w krzyżu Jezusa Chrystusa. Święty Franciszek z Asyżu miał wołać, że miłość jest niekochana. I bardzo trzeba, aby te słowa dotarły także dziś do nas, bo tylu ochrzczonych ludzi nie wie, że Bóg ich kocha i stąd sami Go nie kochają. Miłość jest niekochana, kiedy nie rozumiemy, że Bóg przyszedł do nas, abyśmy poznali, że jest dobry, kiedy traktujemy Go jako kogoś odległego i obcego. Miłosierna miłość Boga wyraża się w krzyżu Jezusa Chrystusa i w Jego przebaczeniu, które ofiarował nie jakimś ogólnie przyjętym osobom, ale konkretnie Tobie.